Dzień dobry, kochani. Przyszliśmy właśnie na śniadanko. Jestem bardzo pocieszona, bo mamy dobre rzeczy. Pogoda jest dzisiaj piękna, także zapowiada się piękny dzień. Będziemy spacerować, opalać się, jeść. Kąpać się będziemy. Kąpać się. Nie będziemy się kąpać. Smacznego. Zrobię ci kromala. Aha. Skarbek robi bułeczkę. Najlepiej. To będzie najpyszniejsza bułeczka. Ja tu mam wodę z cytrynką. Znalazłam też napar z imbirem i pokrzywą. Będzie jajóweczka. Dobra, zabieram się za jedzenie. Dziękuję. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat in summer. Tak zwana runda druga, czyli słodkie i kawusia. Dobre to? Idziemy na spacerek. Pięknie świeci słoneczko, miało być pochmurnie, ale oczywiście chmurka jest tylko jedna. Wymarzona. Czyli ja. Wymarzona. Dobrze, wyłoniliśmy się na chwilę, bo teraz na chwilę trochę wyszliśmy z hotelu i jedziemy zobaczyć ten hotel w Pobierowie Gołębiewskiego. Ja mam szczękościsk, bo moja pani doktor mnie uszczęśliwiła i dostałam gumki do noszenia, także od razu mówię, dlaczego tak mówię. Byliśmy w Rokitnie, w Łukęcinie, w Pobierowie podczas tej majówki, no mamy dobry wynik, trzeba przyznać. Ja się ubrałam, powiem wam, cieplutko, bo słońce grzeje bardzo i w słoneczku, tu w lewo, i w słoneczku jest spoko, ale zimne powietrze jest takie naprawdę fest. Tak, idziemy tu. Ogromny, wygląda jak statek. No, trochę jak Titanic. Spotkaliśmy takich ludzi, co tutaj też szli. No i pan na przykład był bardzo zadowolony, że powstała taka inwestycja. No i mówił, że dobrze, że ludzie tutaj inwestują i że będzie się coś działo, bo u nas się za bardzo niewiele dzieje w Polsce. Także może, nie wiem, może. Ile hektarów? 30 hektarów działki. To były jednostki wojskowej, dobrze mówiłam. Tak czułam, bo no raczej nikt prywatnie nie miałby nad morzem 30 hektarów ziemi, co nie? Wyczytałam, że ma być otwarty w tym roku. Natomiast tylko 4 piętra z 11. Jedyne. Ale jest moloch ogromny, naprawdę jak to się ogląda, to jest szok. O nie, to mokro jest. No, dziwowo. Mamy pierwszy? To strumyk wypływa w ogóle. No, tam było napisane, że niebezpieczeństwo. Ja nie czytałam. Niebezpieczeństwo.
chodź. Jak skarbek latał dronem, to ja stworzyłam takie dzieło. Pokaż dzieło. To moje dzieło życia jest. Co? Dzieło życia pokazuje moje. Tak, to jest moje serce. Miłość do morza. Tak spędzałam wolny czas. Moje serduszko. Dobra, oczywiście. Czyli artykuł balety jest, też będą. Artykuł jest blokowany. No to w bunkrach będzie impreza. Fajnie. No skoro już to jest, no to niech już będzie. Czyli co? Wniosek taki, że bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Gdzie idziemy? Do auta, teraz. I chyba. Potem co? I potem albo do Pobierowa, albo do Trzęsacza. Teraz się zrobiło już naprawdę bardzo przyjemnie. Dzisiaj ma być ogólnie w ogóle najcieplejszy dzień, bo widziałam już w prognozie, że miało być 14 stopni. W tej chwili nie wiem ile mamy. 16. Tak? Nie wiem, strzelam, ale No i miały być chmury, a jest czyste niebo, więc cudownie. Ale zawsze tak jest, jak ja jestem nad morzem. Prawda? Prawda. Jeszcze się ma się kąpać w morzu. Jezu, co ty z tym kąpaniem, Boże. I majówka będzie odhaczona w 100%. On jest nienormalny. No. Dobra. Gdzie se księżniczka życzy? No idziemy w tamtą stronę. No dobrze. Zaliczymy. Gofera z rana zaliczymy. Gofera. To ja od razu ściągnę gumki. Kazałam Marcinowi umyć samochód, bo jest tak brudna szyba, że nic nie mogę wam pokazać. Więc znalazłam myjnię bezdotykową w Trzęsaczu. I zanim pojedziemy na atrakcję, to myjemy auto. Wjeżdżamy teraz na taką dziką miejscówkę dla kamperów. Z widokiem. No powiem wam, że se ludzie znaleźli dobre miejsce, dobre. Nie powiem, że nie. Oczywiście nic nie nagrałam, co nie? Nic? Nic. Musisz powiedzieć jeszcze raz. Kiedy tu byliśmy? No. Przyjechaliśmy do hotelu tutaj. Jeden raz. Nie, tutaj nie byliśmy. Jeszcze mi gorzeło się w hotelu, ale to było. Ale nie wiem, gdzie jest. Te kampery stały tutaj, gdzie tak? Były, a teraz zrobili zakaz. Widzisz, tam coś usypali i teraz tam. No może. Tak było. No wiesz, bo jakby tutaj ktoś podjechał za blisko, no może tak było. Ale wszystko było pozamykane wtedy, pamiętam. Nawet tutaj gofra nie mogliśmy zjeść zimą, pamiętasz? Pamiętam. Także może sobie tu przyjedziemy dzisiaj na obiad po prostu. Co? Dobra. Dobra? Jednego gofra z polewą. Jaka polewa? Biała czekolada. Sama polewa, tak? Tak. Coś jeszcze? Są rurki z kremem. No to tylko to. Mąż mi załatwił czystą szybę do nagrywania. Cieszę się. Dziękuję, mężulku. Zawsze pięknie myjesz samochód. Wiem. A propos mycia samochodu, to przyznam wam szczerze, że no ja tylko kilka razy byłam na myjni.
odkąd jesteśmy razem ze skarbeczkiem, bo on bardzo dba o mój samochód, żeby był czysty. A w jakiejś mądrej książce było napisane, że to objaw miłości. Tak? Tak. Ja cię kocham. Wyznanie miłości, jak mąż zabierze ci auto do mycia. No to ja raz w tygodniu cię wyznaję. No regularnie mi wyznajesz, na to wychodzi. Ciepło. Tak, przyjemnie, no. To będzie, bo mam sobie rzeczy na zapas. Bo nie wiem, gdzie nas poniesie, ale teraz jest przyjemnie. No jednak jest trochę chmurek. No ale nadal słoneczko świeci. No i idziemy na obiadek. No i u nas to jest taka rutyna wyjazdowa, no co tu nagrywać. Jedzenie, plaża, spanie, spacer. Much na aucie? No, muchy się dają, co? Nie wiem, one myślą, że to krowa chyba. No dobra, bo zrozumiem, że go. To tyle. Specjalnie przyjechaliśmy tu na tego chłopaka. No, Muchęcina. No dobra, to my zrobimy rundę i przyjdziemy. Prowadź. Prowadź, dobra. Dobrze. No co? Na ten badyl. Będę. Badyl ominąłem, potknąłem się o coś całkiem innego. Że tak ładnie będą wyglądać jak na tych zdjęciach. No dobre będą. Dobre, dobre. Także widzisz. No fajnie w tym dziwnym. Takie tam fajne balkony, skarbeczki. To też pokażę. Wtedy było ten, co to my na majówkę byliśmy latem, że tak było tu pusto, zamykane to wszystko no, było. Tak, tak, tak. No bo stara będzie się drzeć, że często aparatem, ale to sobie wykoryguje w iMovie. To jest tak problematycznie, że masz kręcić statecznie. O, jakaś budka. W lewo. Budka. Nie wiem, co to za budka. Strzelam, że strażacka. To jest zegar słoneczny. No. Co? Która godzina? 4 minuty minęły. Dlaczego? Pytałeś o zegar. Teraz zajrzyłam. A jeszcze zobaczymy plażę. Idziemy po... Kadr jest ładny, słuchaj. Powiedz coś. Tak. Chyba takie same chcieliśmy. Muchę. Smacznego. Muchę. Kurde. Kawał buły, ci powiem. Wygląda. No, chęcią go opędzuję. No. Dobra, siadaj, jedź. Nie wiem. To ty na rurkę przyszłaś? No. Dwie. Ty zamówiłaś dwie. Pani przyniesie. Przyniesie, tu powiedziała? Dobra. Dobry, co? Bierzesz, tak? Już, starczy. Dobry. No, teraz możemy jechać do hotelu. Zasłużyłeś. O, teraz nagrałam. No bo nad morzem to trzeba zjeść rybkę. Trzeba zjeść gofra. Zapieksa. No taki standard, co nie? Goframi to bym mogła się żywić nad morzem. Nie ma problemu, tylko miejsca w brzuszku nie ma. A mój mąż to jest taki dziwny, on to je tylko z pudrem, nie?
Dziwne. Jestem słodki sam w sobie. No jesteś, no ale ten cukier to też masz w sumie na tym gofrze, ale no ciekawe, że tylko z pudrem. Zawsze jadł tylko z pudrem. Zawsze mnie to dziwiło, że można jeść gofry tylko z pudrem. Dobra, wracamy się, przebierzemy się i znowu na plażę, żeby zaliczyć zachód. Bo jutro już się pakujemy i nastąpi relokacja. Tym razem będziemy nad jeziorem. To nie koniec majówki. Kolejny etap wycieczki. Zachód słońca na plaży. Więc nastąpiła zmiana outfitu. Tylko ja oczywiście. Po prostu trzeba było się cieplej troszkę ubrać i idziemy na zachód słońca. Bo jutro już nas nie będzie tutaj na zachodzie. Więc trzeba się zapawać tym widokiem. Jutro będzie inny zachód. Jutro będzie inny zachód, tak. Też piękny. No nie wiem, czy będziemy do właśnie zachodu. Właśnie pomyślałam, że jak będzie zachód, to my będziemy jechać. Albo w domu będziemy już. No. Ale w domu też mamy piękny zachód. Najważniejsze, że odpoczęliśmy. No, a kiedyś tutaj byliśmy w tym domku. No i tutaj zobaczcie, jest piękna dróżka do morza. No i stąd właśnie się dowiedzieliśmy o tym hotelu.